Cześć, dzisiaj będzie coś ala Denko, ale z zamiennikami, bo pokażę Wam trzy produkty make-upowe, makijażowe, które ostatnio zużyłam i ich zamienniki, które wybrałam. Także lecimy. Zacznę może od pudru transparentnego z Milani, który otworzyłam rok temu. Miło mi się z niego korzystało, jednak nie był to taki mat, jak oczekiwałam. Chociaż później moje preferencje matu zmieniły się na lżejsze. Ale czasami, zależy z którym podkładem, ten Milani średnio sobie daje radę. Nie pozostawia białych placków na skórze, ani też nie rozjaśnia skóry, także jest taka biała. Jest to po prostu transparentny efekt matowienia, ale nie takiego bardzo matowienia, tylko delikatnego. Bardzo mi się podoba opakowanie, to, że możemy odkręcić i nic nam się nie wysypia, bo tutaj mamy taką przekładkę. No tu już nic nie ma, więc nic mi się nie wysypie i tak, ale był fajny. Jak dla kogoś, kto potrzebuje delikatnego matowienia, a nie takiego dużego, no to ja mogę polecić. Jego zamiennikiem jest puder z Golden Rose, który odkryłam dzięki Wróbeli, bo ona zrobiła film na swoim kanale na temat pudrów matujących, które najbardziej lubi. I zastanawiałam się między tym Golden Rose, a tym Peach coś tam, o którym wspominała jako pierwszym, ale mówię, no dobra, na razie spróbuję ten, no bo nie chcę wydawać 160 zł na puder, bo nie wiem, czy mi się sprawdzi, więc wolę ten, a wiadomo, że z pudrów nie ma testerów, a w sklepie próbować to tak, nie wiem, jak dla mnie to trochę za mało. Musiałabym ponosić tydzień albo coś takiego, zobaczyć go w różnych warunkach, a nie tylko jak pochodzę po galerii i sprawdzę, czy wszystko jest ok. Tutaj opakowanie jest ok, chociaż nie ma tej przekładki, żeby zablokować, ale za to jest puszek. Chociaż nie ma tej przekładki właśnie, żeby zablokować, ale no myślę, że sobie poradzę, będę chyba hamować tym puszkiem, chociaż i tak tego puszka nie będę używać. Cenowo wychodzi dość fajnie, bo to jest 28 zł za 11 gram. I puder możemy zużyć w półtorej roku, więc myślę, że zdążę. Kolejną rzeczą, którą zamieniłam na tą samą rzecz, jest maskara do brwi koloryzująca z Golden Rose na maskarę do brwi koloryzującą z Golden Rose. Tak bardzo się z niej polubiłam, że nie mogę się rozstać. Ja mam kolor numer 3. No i starczyło mi spokojnie na rok. No, wiadomo, pod koniec było już troszkę mniej tego produktu na brwiach, ale ja go używałam prawie codziennie i zawsze sobie dało świetnie radę. I tutaj coś, co postanowiłam sobie kupić na próbę, znaczy to już zużyłam. To jest Roller Lash z Benefitu, maskara do rzęs. Bardzo podobała mi się szczoteczka, która świetnie docierała wszystkie najmniejsze zakamarki moich małych oczu i prostych rzęs. Super, króciutkie włoski, silikonowa, bo ja nie lubię takich tych materiałowych, że tak powiem. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Nie lubię, wolę te silikonowe. Chociaż pod koniec zaczęły mi już swędzić i tak jakby no, drażnić oczy, więc spodziewam się, że to przez to, że zbliżał się jej koniec, więc trzeba było ją wymienić. I zamieniłam ją na maskarę z Chanel, którą dostałam. Jest to Le Volume de Chanel, numerek 10. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale mówię Wam, że później nie było, że nie powiedziałam. Maskara świetnie mi się sprawdza. Ma całkiem inną szczoteczkę od tej z Benefitu. Jest dużo grubsza, szersza, ma całkiem inny rozstaw tych szpikulców, włosków. To nie są włoski, ale też wiecie, o co mi chodzi. Głęboka czerń i jak się zrobi rzęsy tą maskarą podwójnie, to po prostu są wachlarze, nawet na krótkich rzęsach, gdzie ja teraz takie mam. No cena niestety jest tutaj minusem, dlatego cieszę się, że ją dostałam i mogłam ją wypróbować. Co jeszcze? No jak dla mnie czasami ta gruba szczoteczka jest problematyczna, ponieważ ja mam małe oczy i tutaj przy kącikach po prostu czasami odbija mi się dół szczoteczki, jak próbuję pomalować tą część rzęs, więc no tutaj trzeba uważać, ale jakby co to wszystko później bardzo ładnie schodzi patyczkiem, nie trzeba nic trzeć, szorować i makijaż zostaje na miejscu, więc spoko. I to na tyle. Takie szybkie denko z zamiennikami. Mam nadzieję, że przyszło Wam do gustu. Może zacznę robić właśnie coś takiego, bo takie zwykłe denka już mi się znudziły, bo w większości nie mam ochoty oglądać tego, jaki ktoś użył żel do mycia ciała albo jaki proszek wybrał, bo ja mam swoje proszki, mam swoje żele i
raczej wolę, jak mi ktoś poleci w ulubieńcach, niż w Denku, gdzie oglądam 27 minut, jak ktoś pokazuje, ile mydeł zużył. I tak. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zajrzyjcie na mojego Instagrama i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!